zgromadzenia w celu czytania i studiowania Biblii. Chociaż w Nowym Testamencie nie czytamy o specjalnych zejściach pierwotnego Kościoła w celu wspólnego studiowania Biblii lub czytania, jak czasem nazywa się tego rodzaju zgromadzenia, to jednak znajdziemy w Piśmie wiele wersetów, które zachęcają nas do regularnego schodzenia się na wspólne czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Lud Boży potrzebuje pouczenia w prawdzie. Owce Chrystusowe muszą być karmione i budowane w najświętszej wierze. Mniej oficjalne zejścia w celu studiowania Słowa Bożego i wspólne czytanie Pisma dają okazję zaspokojenia tych potrzeb w prosty sposób. Nie powinniśmy doszukiwać się konkretnych wskazówek co do szczegółów tych zejść wierzących, gdyż w obecnym czasie łaski, gdy Duch Święty jest obecny na ziemi, mamy w nim przewodnika, który ma kierować wierzącymi w niezakłócony sposób. Jeżeli zatem praktyka zgadza się z ogólnymi zasadami Pisma Świętego i jej skutkiem jest zbudowanie ciała Chrystusowego, to nie potrzebujemy jakiejś dodatkowej autoryzacji w celu uznania takich zejść. Biblijne przekłady są oczywiście. Znajdujemy w Biblii wiele wersetów, które przedstawiają nam podstawowe zasady zejść na czytanie i rozważanie Biblii. List do Hebrajczyków 10:25 napomina nas, abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań i zachęca, abyśmy napominali siebie nawzajem i to tym bardziej, gdy widzimy, że ów dzień się przybliża, podczas gdy jest to z pewnością ogólne napomnienie, które odnosi się do każdego rodzaju zejść zborowych, z pewnością możemy stwierdzić, że pozwala nam ono na wniosek, że myśl o wspólnych zejściach w celu czytania Słowa Bożego, które jest niewątpliwie podstawą do wzajemnego napominania, jest biblijna. Godnym uwagi przykładem wspólnego czytania Pisma Świętego jest scena opisana w Księdze Nehemiasza, rozdział 8 oraz rozdział 9. Lud izraelski zgromadzał się codziennie przed bramą wodną, a Ezdrasz i jego współpracownicy czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając tak, że zrozumiano to, co było czytane. Tak mówi nam Księga Nehemiasza, 8 rozdział, 8 werset. 1/4 dnia spędzali na czytaniu, tyle samo czasu poświęcali dzień w dzień na wyznawanie grzechów i oddawanie czci Panu. Tak mówi nam Księga Nehemiasza, rozdział 9, werset 3. Zasady publicznego czytania znajdziemy również w zejściach w świątyni. Tak opisuje nam to Ewangelia według Łukasza, rozdział 2, wersety 46-47, gdzie widzimy młodego Jezusa pośród uczonych w piśmie, zadającego im pytania i udzielającego odpowiedzi. Podobnie było w przypadku zborów w Kolosach i Laodycei, które miały zejść się, by przeczytać otrzymane od apostoła Pawła listy. Przecież nam to mówi wyraźnie list do Kolosan, 4 rozdział, 16 werset. Ponadto trwanie w nauce apostolskiej we wspólnocie, o którym mówią nam Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 42 werset, bez wątpienia wskazuje na to, że pierwsi chrześcijanie musieli regularnie zgromadzać się w obecności apostołów, słuchając tych, którzy przebywali z Jezusem, których umysły zostały otworzone, by zrozumieć Pisma i którzy zostali wyposażeni w moc Ducha Świętego, by jako Jego wierni świadkowie przekazywać dalej wszystko, czego się nauczyli od swego mistrza i nauczyciela. Wierzący z pewnością słuchali pism Starego Testamentu i nowotestamentowej nauki apostolskiej oraz rozmawiali na ten temat, stawiając pytania i udzielając na nie odpowiedzi. Ciesząc się wzajemną społecznością, będąc zgromadzonymi, by dzielić się duchowymi skarbami.
Na tym polega wspólne czytanie całej Biblii. W całej swojej prostocie. Charakter zejść na czytanie słowa też jest bardzo ważny i też znajdujemy wiele wskazówek w Słowie Bożym na ten temat. Spotkania, podczas których dzieci Boże zasiadały wspólnie, każdy ze swoją Biblią, którą mógł czytać i zaglądać do przywołanych fragmentów, a każdy z braci miał wolność, by uczestniczyć w wykładaniu pisma czy stawianiu pytań, były dla wielu nieocenionym błogosławieństwem, zwłaszcza w okresie XIX-wiecznych przebudzeń. Zejścia te zwoływane były w celu czytania fragmentów pisma i pomagania sobie nawzajem w ich zrozumieniu i praktycznym urzeczywistnianiu. To właśnie podczas takich zgromadzeń o prostym, nieformalnym charakterze, organizowanych najczęściej w prywatnych domach, czasem również w publicznych salach, zostały na powrót odkryte kosztowne prawdy słowa, które Kościół na długie lata utracił z pola widzenia. Wyszperane najpierw w ten niepozorny sposób, niczym kosztowne perły, umieszczone zostały w licznych komentarzach pisma sporządzonych przez bogobojnych i wybitnych znawców Słowa Bożego, które oświeciły umysły i serca tysięcy czytelników Biblii. Czytanie Biblii powinno mieć charakter rodzinnego zebrania w sensie obecności ojców, młodzieńców i niemowląt w Chrystusie, którzy jak jeden mąż zbierają się po to, by odebrać pouczenie i zachętę. I zachętę oraz pogłębić swoje zainteresowanie Bożą prawdą. Ma to miejsce podczas tych miłych godzin spędzonych wokół Słowa Bożego w obecności Ducha Świętego, który przebywa wśród zgromadzonych, by wprowadzać ich we wszelką prawdę. Zejścia te mają charakter jakby rodzinnych posiłków, podczas których każdy członek rodziny zgodnie ze swoimi potrzebami otrzymuje potrzebną, odpowiednią ilość pokarmu. Ojciec w Chrystusie udziela pouczeń i dzieli się swymi doświadczeniami, natomiast obdarowany nauczyciel Słowa Bożego przekazuje to, co zaczerpnął ze Słowa. Dzieci w Chrystusie stawiają pytania. Pytania te bardzo często nadają spotkaniom świeżości, są bodźcem do dalszego zgłębiania Pisma Świętego i wydobywają na światło prawdy Słowa. Efektem tego jest klarowniejsze światło, głębszy wgląd i pokarm o właściwej porze, jak mówi nam Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 45 werset. Dla duchowego wzrostu wszystkich obecnych. Błogosławieństwo mimo nieobecności darów także występuje i to jest bardzo ważne. Podczas gdy dar nauczyciela jest najbardziej przydatny i mile widziany przy tego rodzaju zajściach, bardzo pomocna może być usługa różnych braci dzielących się zrozumieniem, jakiego udzielił im Pan na temat rozważanego fragmentu słowa. Dlatego nikt nie musi popadać w zniechęcenie, nawet jeśli spośród zgromadzonych nie ma wybitnego daru do wykładania pisma, gdyż Pan z całą pewnością pobłogosławi wspólne czytanie Jego słowa, skoro tylko wśród zebranych dostrzeże szczere pragnienie, by odebrać pouczenie od Niego. Przy powieści Salomona, 13 rozdział, 23 werset, przecież mówią nam wyraźnie, nowo zorane pole ubogich daje żywności obficie. Ubogi może z braku czegoś lepszego urabiać ziemię nawet złamanym narzędziem. Bogaty może uprawiać glebę za pomocą nowoczesnych i skutecznych środków. Jednak to jedynie Bóg jest tym, który daje plon. Tak samo ma się sprawa z badaniem pisma. Duch Święty jedynie jest prawdziwą mocą wzrostu. On mieszka w każdym prawdziwym chrześcijaninie, niezależnie od stopnia obdarowania i wytwarza żywność, o ile tylko zadajemy sobie trud, by uprawiać ziemię Słowa Bożego, bez wkładania trudu i robienia użytku z majątku, jaki mamy w rękach, nie możemy spodziewać się jednak żadnego zysku. Bardzo ważne jest też regularne studium Słowa Bożego. Z pewnością szczególnie pomocne jest regularne i uporządkowane rozważanie kolejnych ksiąg biblijnych, zwłaszcza listów Nowego Testamentu, które zawierają szczególne pouczenia dla Kościoła w obecnym czasie. Dokładnie tak, takie skrupulatne rozważanie Biblii, werset po wersecie,
powiązane z możliwością zadawania pytań w praktyce okazało się nieraz wielkim zyskiem dla wielu dusz, które dzięki temu mogły wkorzenić się w Chrystusa i zbudować na Nim oraz utwierdzić wierze. Tak przecież mówi nam list do Kolosan, 2, werset 7. Również warto zająć się konkretnymi tematami, na przykład osoba i działanie Ducha Świętego. Nie da się przecenić faktu, że wierzący wiele uczy się podczas takiego wspólnego czytania Słowa Bożego. Zysk przychodzi powoli i stopniowo, niczym opadająca rosa. W danym momencie trudno zaobserwować, jak orzeźwiająca, pobudzająca i utwierdzająca jest prawda. Dopiero później zauważa się jej efekty. Jednak dla tych, którzy szukają ekscytacji i rozrywki, studiowanie Biblii może wydawać się nudne i monotonne. Warunki konieczne dla błogosławieństwa. Jak w przypadku wszystkich innych zgromadzeń, tak też odnośnie do spotkań przy Słowie Bożym muszą być spełnione pewne warunki, które decydują o otrzymaniu błogosławieństwa. Są rzeczy, które są ewidentną przeszkodą i pozbawiają te zgromadzenia świeżości i owocnego charakteru. Wprawdzie powinno pozostawić się wolność wszystkim braciom, by brali udział w rozważaniach, to jednak wolność ta nie powinna być źle rozumiana jako przyzwolenie do wszelkich wystąpień. Zejścia przy Słowie Bożym nie są miejscem, gdzie można mówić, byle by mówić, po to, by dać o sobie znać i zostać zauważonym, reprezentować, zaprezentować swoje własne poglądy i mówić o wszystkim i o niczym. Ci, którzy zabierają głos, powinni czynić to w uległości względem Ducha Świętego i dla zbudowania Kościoła. Tak zresztą nas poucza pierwszy list do Koryntian, 14, rozdział 12, werset. Podczas tego rodzaju zejść indywidualne, ekstrawaganckie spojrzenie i dziwaczna interpretacja Pisma powinny być ujarzmione do pokornej, łagodnej wymiany myśli z gotowością przyjęcia nauki jedni od drugich. Ważne jest, abyśmy pamiętali również o napomnieniu, którego udziela Jakub w swoim liście. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi. Tak mówi list Jakuba, 3, rozdział 1, werset. Gdyż czasami widoczna jest tendencja, że wielu braci wciela się chętnie w postać kompetentnych nauczycieli. Skutek tego jest czasem taki, że niewiedza jest najgłośniejsza i otrzymuje również najwięcej posłuchu. Sam Pan pozostawił nam godny naśladowania przykład, zajmując uniżone miejsce. Gdy był młody, znaleziono go w kręgu nauczycieli i uczonych w piśmie, słuchającego ich i stawiającego im pytania. Gdy okoliczności tego wymagały, ujawnił swą boską wiedzę i mądrość, tak że zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza, 2, rozdział 47, werset. Czasami jest tak, że ci, którzy powinni mówić i dzielić się tym, co mają z pożytkiem dla innych, właśnie milczą. Do takich braci odnoszą się słowa: ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Jeremiasza 23, 28. Modlitwa w sercu oraz radosny, pokorny duch wzajemnej uległości, powiązany z gotowością przyjmowania słowa takim, jakim jest, powinny panować podczas spotkań przy Słowie Bożym. Podstawa zależności od Pana i oczekiwanie od Niego wszelkiego błogosławieństwa powinny cechować zebranych, zamiast tak popularnego spoglądania w kierunku ludzi, którzy są przecież tylko narzędziami w ręku Boga, posługującego się nimi ku zbudowaniu. Chociaż chwilowe odejście od rozważanego fragmentu słowa może być czasem pomocne i pożyteczne dla słuchaczy, którzy mają okazję poznać w ten sposób inne miejsca Pisma, związane w ten czy inny sposób z tematem, należy jednak dbać o to, by trzymać się rozważanego miejsca. W spotkaniach o znacznej liczbie uczestników niemal zawsze panuje skłonność do odchodzenia od tematu, czego skutkiem jest zwykle zamieszanie, chaos myśli
i utrata błogosławieństwa. Powinniśmy również unikać długich debat na tematy kontrowersyjne i nieprzedstawione jasno i definitywnie w Słowie, jak też poruszanie kwestii, które nie służą wspólnemu pożytkowi wszystkich zebranych. Tak samo ma się rzecz ze sprawami drobiazgowymi lub tak trudnymi, że nie osiąga się w nich porozumienia i zgody. Powinno się je zostawić w oczekiwaniu, że Pan w stosownym czasie rzuci na nie światło. Ci, którzy zabierają głos, powinni pamiętać o tym, by mówić dla duchowej korzyści wszystkich uczestników spotkania i adresować wypowiadane przemyślenia do wszystkich, a nie tylko do brata lub braci, którzy biorą w nim aktywny udział. Powinni mówić wyraźniej, w taki sposób, żeby wszyscy mogli dosłyszeć wypowiedź oraz wyrażać się językiem zrozumiałym, jak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 9 werset. Jest to kilka prostych warunków, których uwzględnienie jest niezbędne dla otrzymania duchowego zysku ze wspólnych spotkań przy Słowie Bożym. Oby każdy z nas doświadczył więcej błogosławieństwa niż dotychczas ze wspólnego czytania i rozważania Pisma Świętego i pod kierownictwem Ducha Świętego, aby się budował. Częstokroć wierzący łączą zejścia na modlitwę z rozważaniem Słowa ze względów praktycznych, w sytuacji, gdy niemożliwe jest częstsze spotykanie się.